Hej, kochani, tu Hulaj Dusza, a wysłuchacie kolejnego podcastu na tym kanale i jest to podcast z serii Niewłaściwa Miłość. Dzisiaj przedstawię Wam jedną z tych spraw, która teoretycznie jest rozwiązana, nawet nie teoretycznie, tylko praktycznie też, natomiast wciąż jest taki cień wątpliwości, cień szansy, że może osoba skazana jest niewinna, więc co za tym idzie? Są różne domysły, są różne teorie, ja to wszystko Wam rzecz jasna przedstawię i wspólnie podebatujemy sobie na ten temat. Zanim zaczniemy, chciałabym Wam bardzo podziękować za to, że jesteście, za to, że rozwijacie ten kanał. Cieszę się, że ostatnimi czasy przybyło tyle nowych osób. Jest mi niezwykle miło z tego powodu. No i takimi małymi krokami zbliżamy się do tych 50 tysięcy subskrypcji. Naprawdę małymi, więc tutaj się jakoś specjalnie na razie nie nastawiam. Jednak już pytanie do Was, ponieważ chciałabym Wam z okazji tych 50 tysięcy subskrypcji zrobić jakąś niespodziankę, jakiś podcast, jakąś serię podcastów. Więc oczywiście tutaj jest pytanie do Was, co chcielibyście zobaczyć na tym kanale, co chcielibyście usłyszeć, czy interesuje Was jakaś nowa seria, jeżeli tak, to jaka, czy może chcecie kolejny sezon Siedmiu Grzechów Głównych, a może chcecie jakiś długi, bardzo długi podcast, jakiś szczegółowy materiał nagrany z albo Sandrą z kanału Czarna Wdowa, albo na przykład nagrany przeze mnie samą. To są rzeczy, które przyszły mi na myśl, jestem otwarta na Wasze propozycje, więc oczywiście czekam na nie w komentarzach, a teraz już bez zbędnego przeciągania, zapraszam do słuchania. Dzisiaj wracamy do naszej podróży po Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, w jakiej kolejności słuchacie tych podcastów. Ja tutaj na zapas nagrałam 4, no ale ostatnio byliśmy w różnych miejscach poza Stanami. No ale czas wrócić do tak zwanych korzeni. Jest to stan, którego nie odwiedzamy często, to trzeba przyznać, jest to stan Missouri. I nasi bohaterowie właśnie tam też będą mieszkać, dokładnie to w największym mieście w tym stanie, czyli w Kansas City. I moi drodzy, ja kojarzę, że już tam kiedyś byliśmy, więc no, pozwolę sobie ominąć szczegółowy opis miasta, tutaj te statystyki, małe i takie drobne szczegóły. Ostatnio też dostaję komentarze dotyczące tych opisów miast, czyli dlaczego ich nie ma, dlaczego są takie skrócone. No, staram się skracać, ponieważ wiele osób pisało, że nie mają one zbyt dużego przełożenia na całą historię, ale jeżeli chcecie wrócić do statystyk, tak ile jest tutaj halin pod ósemką, no to oczywiście możecie dać znać. W każdym razie nasza historia chronologiczna, rozpoczyna się w niewielkim miasteczku o nazwie Plattsburgh w stanie Missouri właśnie. Miasteczko znajduje się niedaleko Kansas City, więc jest to takie bliskie otoczenie. W każdym razie to właśnie w Plattsburghu mieszkała sobie czteroosobowa rodzina Oldak. Mieli oni własną farmę, to była taka bardzo miła farma, ponieważ była ona oddzielona od drogi głównej. W mieście była droga główna, gdzie tam stały różne kramiki, znaczy kramiki to może nie, no ale różne sklepy, różne domki położone bardziej przy tej drodze, przy tej części społecznej. Natomiast gdzieś tam troszkę dalej, już praktycznie przy wyjeździe do miasta była farma, tam też był domek, taki niewielki, uroczy, żółty dom. Farma i dom należały do Johna i Nancy Oldak. Małżeństwo było znane i lubiane w lokalnej społeczności. To byli mili ludzie, zawsze mówili dzień dobry na klatce schodowej, więc każdy miał o nich dobre zdanie. Małżeństwo Oldak doczekało się dwójki dzieci, dokładnie to syna i córki, i Julie. Julie, córka państwa Oldak, która jest bohaterką dzisiejszej historii, przyszła na świat 16 maja 1973 roku, a kilka lat później do rodziny dołączył jej brat, który otrzymał imię Chad, więc Julie była pierwszym dzieckiem, a Chad był drugim dzieckiem. Rodzina żyła sobie spokojnie, takim wiejskim stylem życia, oddalona troszkę od tej całej społeczności, no bo to tam przy wylocie stał ich domek. Od najmłodszych lat dzieciaki pomagały na farmie, miały kontakt z przyrodą. Zresztą warto dodać, że z tego też rodzina się utrzymywała przez długie lata, no bo oni mieli tą swoją farmę, oni mieli z tego jakieś plony, mieli też zwierzęta, hodowali, więc to był taki ich pomysł na życie. I pomysł ten był całkiem opłacalny, bo rodzina żyła na stabilnym poziomie. Nie było nigdy słychać o żadnych ekscesach z tego domu. Oczywiście to nie znaczy, że ich nie ma, natomiast można mieć takie wrażenie, że rodzina Oldak to była taka bardzo zgrana, bardzo uśmiechnięta, przyjazna rodzina, która tam zawsze była wesoła, zawsze pierwsze ławki w kościołach zajmowała, bo to też ważne, że wiara odgrywała dużą rolę w ich życiu.
Wczesne lata życia naszej bohaterki można opisać jako takie spokojne i radosne, pełne tej przyrody, zwierząt, słoneczka, tutaj pola, po prostu wypisz, wymaluj takie wielkie, sielankowe życie. Julie uwielbiała pomagać innym, nauczyła się tego od tych najmłodszych lat i tego już jej zostało. Robiła to na każdej płaszczyźnie swojego życia, bo pomagała rodzicom w domu, później też pomagała młodszemu bratu, pomagała też znajomym w szkole, zawsze można było na Julie liczyć. Dziewczyna uwielbiała opiekować się innymi i przy tym była bardzo empatyczna. Nie było coś tam wymuszonego, bo tak wypada, tylko rzeczywiście można było się do niej zwrócić z każdą potrzebą. Nigdy też nie sprawiała żadnych problemów rodzicom czy w ogóle w szkole. Potrafiła się z każdym dogadać, więc złego słowa na jej temat nie można powiedzieć. Ja wiem, że to może trochę brzmi jak taki typowy opis, czyli była miła, ładna, uśmiechnięta, dzień dobry mówiła. Natomiast są tacy ludzie. Są ludzie, którzy wbrew pozorom w tego typu historiach nie sprawiają żadnych problemów i ludzie mają o nich dobre zdanie. Też wiem, że to dziwne. No cóż, Julie dobrze się uczyła, dzięki wsparciu rodziców chodziła do najlepszych szkół, dzięki temu też mogła liczyć na zdobywanie wiedzy na dobrym poziomie i też na dobrą przyszłość. Nasza bohaterka po burzy mózgów, kiedy już nadszedł ten moment, że musiała wymyśleć, co chce robić w życiu, to doszło do wniosku, że w przyszłości chciałaby robić to, co sprawia jej radość, czyli właśnie pomaganie innym. Jeden z zawodów, który od razu przyszedł jej na myśl i który tam gdzieś jej towarzyszył, to była praca jako pielęgniarka. Tak naprawdę ta praca bez wątpienia łączyła się z pomaganiem, więc po skończeniu szkoły średniej Julie złożyła podanie do William Jewell College, czyli to była taka mała, baptystyczna, prywatna uczelnia, do której Julie oczywiście tam z pocałowaniem ręki się dostała. Dla młodej dziewczyny była to spora zmiana, był to też taki nowy, ekscytujący etap w życiu, bo tak naprawdę Julie teraz poszła do koledżu, nie mogła się doczekać, aż zostanie pielęgniarką i spełni swoje marzenie, a z drugiej strony wciąż była uczennicą, wciąż mogła liczyć na takie na pomoc ze strony rodziców, trochę takie beztroskie życie. W szkole była jedną z pilniejszych studentek, poza tym sami nauczyciele doceniali jej pracę i oddanie, wyróżniała się pod tym względem na tle innych. W życiu prywatnym Julie miała przyjaciół, spędzała z nimi wolny czas, ale zauważyła, bo to już taki etap się zbliżał, że jej rówieśnicy zaczynają wchodzić w poważne związki. Oni się tam spotykają ze sobą, zaręczają się, biorą śluby i zaczynają wieść poważne życie, niektórzy mają dzieci i tak dalej. No i nasza bohaterka, co prawda, nie była wcześniej w takiej poważnej relacji. Też z tego powodu, że zależało jej na nauce, nie chciała się rozpraszać, może też była w tych sprawach lekko nieśmiała. No ale będąc w koledżu, Julie postanowiła to zmienić. Doszła do wniosku, że to jest ten dobry moment, aby zacząć się umawiać na randki. No i właśnie od słowa do słowa jedna z koleżanek postanowiła ją umówić na tak zwaną randkę w ciemno. Wiecie, w myśl zasady, że niektórych lepiej oglądać po ciemku. Taki suchar prowadzącej oczywiście. Po prostu Julie usłyszała o pewnym chłopaku, który swoją drogą też był studentem na tej uczelni i poprzez właśnie znajomych postanowili się umówić. Tym chłopakiem był James Keon. Był on o rok młodszy od Julie i można powiedzieć, że był osobą całkiem znaną w tej niewielkiej studenckiej społeczności. Taka gwiazda tamtych czasów, influencer, celebryta. Oczywiście nie aż na taką dużą skalę, jak tam się wydaje, ale każdy tam Jamesa kojarzył. Był on bardzo ambitny. To był człowiek, któremu wszyscy wróżyli sukces. Chciał być podcasterem tamtych czasów. Czyli marzył po prostu o pracy w radiu i z tego też powodu był znany, bo on tam w takim radio, które było na koledżu, to on też tam pracował jako speaker. Oczywiście pracował za darmo, ale z tego też był kojarzony. James od zawsze za wzór do naśladowania uważał swojego ojca, który był lokalnym lobbystą w ich rodzinnym mieście. Takim człowiekiem wpływowym i silnym. No i James oczywiście, tak podobnie jak ojciec, chciał osiągnąć sukces. Też chciał być taki wpływowy, chciał, żeby ludzie go uznawali. No i miał do tego predyspozycję, bo trzeba dodać, że był taki bardzo charyzmatyczny, przekonujący, a przede wszystkim wytrwały. Każdy cel, jaki sobie postawił, to oczywiście musiał spełnić. Rodzice Jamesa, Jim i Betty, robili wszystko, by ich dzieci miały dobrą przyszłość, bo rodzina była całkiem zamożna, więc mieli też na to pieniądze. Ich dzieciaki chodziły do dobrych szkół, a Jamesowi i jego piątce rodzeństwa, to wróżono samych sukcesów. Każdy wiedział, że ta szóstka, to może osiągnąć, co tylko chce i zawsze będą mieć wsparcie ze strony rodziców. No i tak też było.
Tak właściwie jak o tym mówię, no to można czuć lekką presję, będąc na miejscu Jamesa, no bo skoro ojciec jest taki znany i wpływowy, a wszyscy dookoła mówią, że masz predyspozycję i że jesteś taki super, no to chce zrobić wszystko, aby ten sukces osiągnąć. I tak też było w przypadku Jamesa. On wyróżniał się na tle innych, można go opisać jako taką osobę, którą albo się kocha, albo nienawidzi. No bo niektórzy uważali, że James aż za bardzo chce być w centrum uwagi, że on chce ten sukces osiągnąć, ale też jest trochę narzucający, trochę przyćmiewający. Miewa innych, no co oczywiście właśnie mogło być trochę irytujące dla niektórych, ale była też duża grupa osób, która czuła się dobrze w jego towarzystwie i wszyscy się cieszyli, że on tam jest. Można było odnieść wrażenie, że James poszukiwał takiej partnerki, jaką była Julie, czyli całkowitego przeciwieństwa, no bo skoro on był taki energiczny, wszędzie go było pełno, miał mnóstwo pomysłów, no to potrzebował kogoś spokojnego, cierpliwego, troskliwego, kogoś, kto z nim na spokojnie porozmawia, będzie go wspierał i oczywiście taką osobą właśnie była Julie. Julie nie musiała być centrum uwagi, nie zależało jej też na rzeczach materialnych, momentami była lekko wycofana, jednak na pierwszej randce poczuła, że coś między nimi zaiskrzyło i tak też zaczęli się ze sobą spotykać. Byli szkolną parą, no każdy wiedział, że oni są razem, świetnie na siebie oddziaływali, wspólnie motywowali się do dalszej pracy i nauki, czyli to było takie power couple tamtych czasów, oni naprawdę dobrze na siebie wpływali, James spełniał swoje marzenia, Julie spełniała swoje. Jeszcze w koledżu James zaczął pracę jako speaker radiowy w lokalnym radiu, więc nie tylko w tym takim radiu ze szkoły, ale też w lokalnym radiu. No i udało mu się osiągnąć swoje marzenie, no bo zaczął tę pracę jeszcze zanim w ogóle skończył naukę. Wkrótce po ukończeniu koledżu Julie i James wzięli ze sobą ślub, no i zaczęli nowy etap życia. Takie szczęśliwe życie jako małżeństwo, każdy też tego im życzył. W momencie, kiedy ślub został zawarty, no to ich sytuacja była całkiem stabilna, no bo James i Julie mogli liczyć też na wsparcie ze strony rodziców, no ale poza tym James był pełnoetatowym speakerem, zarabiał dobre pieniądze i w tamtym momencie para przeprowadziła się do wspomnianego na początku Kansas City. Tam też szybko po skończeniu szkoły Julie też znalazła pracę w swoim zawodzie, czyli pracę jako certyfikowana pielęgniarka w lokalnym szpitalu, gdzie trzeba przyznać, że bardzo, ale to bardzo dobrze jej szło, ona wykonywała swoją pracę sumiennie i to nie tylko tak, że ona chodziła do tej pracy i tam robiła wszystko, co może, żeby spełnić swoje zadania i wyjść o danej godzinie. Ona oddawała w to całe swoje serce. Do każdego pacjenta podchodziła indywidualnie, każdego traktowała jak wręcz swojego przyjaciela i nawet jej współpracownicy i przełożeni bardzo ją chwalili i bardzo ją szanowali za takie podejście. Zresztą taką samą pasję i zaangażowanie można było zobaczyć u Jamesa, który szybko awansował, a właściwie miał po prostu więcej pracy, ponieważ pod swoimi skrzydłami miał już nie jedną, a dwie stacje radiowe, w których po prostu zaczął pracować, więc tej pracy było więcej, pieniędzy też było więcej. Jednak co za tym idzie, mężczyzny często nie było w domu. Właściwie to ich obojga nie było w domu, no bo Julie czasami miała nocne zmiany, czasami też James miał nocne zmiany, no bo to przecież radio trwa nawet w godzinach wieczornych. Oni byli w ciągłym biegu, no bo Julie dawała siebie 100% w pracy, James też wspierał różne akcje społeczne, jak na przykład reformy edukacyjne, więc ciężko pracowali, czasami się mijali, czasami rzadko się widywali, jednak zawsze też znajdowali taki balans między pracą a rodziną, między pracą a tym związkiem. Na przykład James uwielbiał robić niespodzianki swojej żonie, na przykład w postaci weekendowych wyjazdów albo takich miłych prezentów, coś, co Julie bardzo lubiła, natomiast też ona tego od męża nie wymagała, tak? To ludzie podkreślają, że Julie pod żadnym pozorem nie oczekiwała niczego od Jamesa, ona była w niego wpatrzona, ale to była taka czysta, bezwarunkowa miłość. Też nie była nastawiona na rzeczy materialne, ale oczywiście no miło, jeżeli jakiś taki prezent się pojawił. W kilku najbliższych latach po zawarciu małżeństwa rodzina często się przeprowadzała, to za sprawą kariery Jamesa. Przez jakiś czas byli w Chicago, później właśnie tam James pracował jako speaker, później wrócili do Kansas, no i tam też mężczyzna opowiadał o tak zwanym życiu w wielkim mieście, no bo Chicago jest większe niż Kansas, więc widzimy tutaj taką Carrie Bradshaw tamtych czasów.
Bądź co bądź, James był bardzo elastycznym i cenionym pracownikiem. Miał też wiedzę z marketingu, no bo taki kierunek studiował. No i sprawiał wrażenie, jakby ciągle do głowy przychodziły mu nowe pomysły, a to oczywiście w takim marketingu jest bardzo ważne. Zresztą poza pomysłami przychodziły też pieniądze. Para mogła sobie pozwolić na wystawny styl życia i to naprawdę wystawny. Posiadali piękny dom, często wyjeżdżali. Julie była raczej skromna, niby przeciwieństwami pod tym względem. Nie zwracała uwagi na luksusowe przedmioty, ale za to James uwielbiał się otaczać markowymi rzeczami, drogimi autami, miał też swojego Rolexa, którego zawsze nosił i wiecie, no, upewniał się, że każdy go zauważy. Też rodzina Julie w jednym z wywiadów powie, że byli pod wrażeniem, jak co 2 lata para zmieniała samochód i przyjeżdżali do nich innymi autami, a to były takie marki luksusowe, nie wiem, jakieś BMW, Mercedes, no i no byli zadowoleni, że tak im się powodzi. Para miała więc stabilną sytuację finansową, dobrą pracę i wydawali się być naprawdę szczęśliwi. Państwo Keon byli już małżeństwem od dobrych kilku lat i na tamtym etapie no, ciekawscy przyszli dziadkowie i bliscy wyskakiwali już z lodówki z pytaniem o wnuki. No i takich pytań było niestety dużo. I były one również przykre. Ja też podkreślam często, że są pewne pytania no, nie na miejscu. Niestety takie pytania wtedy były. Ale chyba też nie było takiej świadomości, żeby ich nie zadawać. W każdym razie Julie i James od dawna starali się o dziecko. Oni chcieli powiększyć swoją rodzinę i no, naprawdę robili wszystko, co mogli, jednak ich starania nie przynosiły efektów. Para przeszła przez szereg badań i w końcu ostatecznie u Julie zdiagnozowano problemy z nerkami. Dokładnie to było to ogniskowe, segmentowe stwardnienie kłębuszków nerkowych. Często prowadzi to do niewydolności nerek, co za tym idzie, lekarze od początku powiedzieli Julie, że w przyszłości będzie potrzebować dializ, a jej ewentualna ciąża byłaby ciążą wysokiego ryzyka ze względu na stan zdrowia. Nie wiem, jak pod względem medycznym wygląda to teraz, no to też było około 20 lat temu, ta medycyna wyglądała inaczej, lekarze nie mieli zbyt dużego pola do manewru, zbyt dużej propozycji, co tam mogli Julie zaproponować. No i niestety sytuacja więc robiła się nieciekawa, jeżeli chodzi o posiadanie dziecka. Ogólnie na tę chorobę zapada średnio od 2 do 3 osób na milion i częściej dotyczy ona mężczyzn, co za tym idzie, no statystycznie Julie miała bardzo dużego pecha. Oczywiście ta wiadomość mocno odbiła się na młodej kobiecie, zresztą na jej mężu również, ponieważ chcieli mieć dzieci, mieli też do tego warunki, natomiast no, z jakiegoś powodu nie mogli tego zrobić. Znaczy, no teoretycznie mogli, ale oczywiście stan zdrowia mógłby być ciężki. Wraz z mężem Julie próbowała różnych metod, szukali lekarzy, którzy daliby im nadzieję, więc oczywiście kobieta była podstawową opieką, no i wciąż była ta nadzieja, wciąż była ta możliwość, że jednak uda im się doczekać potomstwa. No cóż, bądź co bądź, to życie toczy się dalej, tak? Oni dalej pracowali, dalej wiedli swoje życie i w tym samym czasie James szukał nowych pomysłów na rozkręcenie swojej kariery. To był człowiek, który naprawdę no, miał mnóstwo energii, mnóstwo pomysłów, chciał coś robić, chciał się realizować, chciał iść wyżej. No i osiągnął lokalny sukces jako speaker, to trzeba przyznać, jednak ciągle było mu mało. I w 2003 roku James aplikował do Harvard Business School, gdzie został przyjęty, a co więcej otrzymał stypendium naukowe. Więc no, ambitny młody mężczyzna, który każdy cel osiągnie. Małżeństwo z dnia na dzień jednak musiało się przenieść do Bostonu, ponieważ tam też odbywały się zajęcia Jamesa. W międzyczasie Julie znalazła pracę zdalną, związaną co ciekawe z informatyką i takim oprogramowaniem medycznym. Nie była to stricte informatyka, no ale taka medycyna z informatyką. James również pracował zdalnie w firmie związanej z marketingiem, więc można było powiedzieć, że robił to, co teraz chciał robić, czyli troszeczkę przejść na tę stronę marketingu. Małżeństwo wciąż wydawało się być szczęśliwe, mimo problemów zdrowotnych Julie i częstych przeprowadzek. To w żaden sposób negatywny na nich nie oddziaływało, a przynajmniej takie można było mieć wrażenie. Prawda jest taka, że Julie bardzo tęskniła za swoimi bliskimi z Missouri, ale też robiła wszystko, aby wspierać swojego męża. Przy każdej możliwej rozmowie było czuć, że kobieta jest bardzo dumna z Jamesa, że podziwia jego ambicje. Ona uwielbiała na spotkaniach ze znajomymi podkreślać to, co udało mu się osiągnąć, więc była w tego męża wpatrzona. No właśnie.
Mężczyzna był człowiekiem sukcesu. Zawsze dbał o swój wizerunek. Zależało mu na tym, aby mieć najlepsze rzeczy, dlatego też często zmieniał samochody. Jednak też ciągle było mu mało. Był człowiekiem, któremu nigdy nic nie wystarcza. Mimo świetnej pracy jako speaker, James chciał osiągnąć sukces w różnych dziedzinach. Chciał więcej. Chciał w każdej dziedzinie i w każdej rzeczy, z jaką się zabierze, osiągnąć ten sukces. Pracował w marketingu, a teraz zaczął naukę na Harvardzie, więc jego życie było szybkie, jego życie było intensywne. Wszystko wydawało się być spełnieniem jego marzeń. Spełnieniem marzeń Julie byłoby dziecko, a mimo ciągłych starań państwo Keon nie doczekali się potomstwa. Co więcej, zdrowie młodej kobiety zaczęło jeszcze bardziej podupadać. 8 miesięcy po przeprowadzce Julie zaczęła bardzo dziwnie się czuć. Było to coś z jednej strony znanego, z drugiej strony nieznanego, no bo ewidentnie jej odporność została obniżona. Odczuwała bóle mięśni, nie miała na nic siły, sprawiała wrażenie, jakby ciągle była chora. I no, z jednej strony to uczucie było znane, a z drugiej strony w wynikach, w badaniach nie wychodziło nic, co mogłoby pokazać, co wywołuje właśnie taki stan. 20 sierpnia 2004 roku Julie obudziła się z nowymi i to bardzo niepokojącymi objawami. Kobieta tego dnia odczuwała silny ból głowy. Od samego początku, jak tylko otworzyła oczy, ten ból był bardzo mocny. Miała wrażenie też, że cały świat wiruje, a co więcej czuła, że jej mowa jest utrudniona. Więc to już nie tylko jakieś tam osłabienie, ale również było jej ciężko wykonywać podstawowe czynności. Nic więc dziwnego, że tego dnia z samego rana państwo Keon podjęli szybką decyzję o wyjeździe do szpitala i gdy przybyli na miejsce, to Julie miała w ogóle trudność z poruszaniem się i podpisaniem wymaganego formularza zgody. Widać więc było, że coś się dzieje i coś jest na rzeczy, natomiast jakaś choroba postępowała. Gdy w końcu udało się przeprowadzić badania, no lekarze stwierdzili, że te wszystkie symptomy prawdopodobnie pochodzą od nerek, a choroba najwyraźniej się nasiliła. Mimo wszystko nerki wydawały się nie wyjaśniać tych wszystkich objawów, no bo część z nich na pewno, ale też lekarze nie byli przekonani o tym, co dokładnie Julie dolega. W niektórych źródłach można znaleźć informację, że to właśnie wtedy, 20 sierpnia, ona dowiedziała się o tej diagnozie. Nie wiem, jaka jest prawda, bo tutaj no, różne czasoprzestrzenie, różne chronologie można znaleźć, ale może też mieć wpływ na to, co będzie później. W każdym razie kobieta spędziła na oddziale 3 dni, a jej stan znacznie się wtedy poprawił, więc po prostu została wypisana do domu bez takiej konkretnej diagnozy, no poza tą diagnozą z nerkami, ale o tym albo wiedziała, albo dopiero się dowiedziała i to też nie wyjaśniało wszystkich objawów. Julie postanowiła zrobić sobie małą przerwę po tym wszystkim, no i wróciła do rodzinnego domu, do Missouri na kilka dni, aby porozmawiać z rodzicami, aby trochę zwolnić, aby odpocząć i wtedy czuła się naprawdę dobrze, spędzała miły czas z bliskimi i też nikt nie zauważył, aby coś niepokojącego się działo. Julie mimo swojej choroby wydawała się być no, pozytywnie nastawiona, liczyła na to, że kiedyś uda im się powiększyć rodzinę, więc też nikt nie zauważył, aby jakoś specjalnie się tym przejmowała. Po powrocie do Bostonu kobieta jednak znów zaczęła czuć się gorzej. Nawróciły te wszystkie poprzednie objawy, znaczy może nie aż tak nasilone, no ale ten spadek odporności, te ciągłe bóle, to wszystko wróciło. I sytuacja była no, z jednej strony niepokojąca, z drugiej strony dla niektórych była trochę dziwna i niektórzy bliscy uważali, że może Julie ma te wszystkie objawy na tle nerwowym i po prostu gorzej się czuje, gdy jest z dala od domu, no bo w końcu była z dala od swojej rodziny w Missouri. Dowiedziała się całkiem niedawno o tych problemach z nerkami, więc to wszystko mogło jakieś takie stany nerwowe, problemy emocjonalne wywołać. Lekarze też nie wiedzieli, co się dzieje, więc no, podejrzeń było kilka, powodów mogło być wiele. Jednak prawda jest taka, że nie było czasu na zastanawianie się, ponieważ już 4 września, czyli około 2 tygodni przed tą pierwszą hospitalizacją, 4 września 2004 roku, Julie znów trafiła do szpitala. I tym razem stan kobiety był naprawdę ciężki. O ile już wcześniej wszystkie te symptomy były niepokojące, to teraz było naprawdę źle. Julie ledwo mówiła, praktycznie to ciężko było zrozumieć, co ona mówi i prawie w zupełności nie mogła się poruszać. Ciężko jej było wykonać podstawowe czynności. Po przyjęciu na oddział sytuacja była na tyle ciężka, że kobieta zapadła w śpiączkę, a jej stan był no, zagrażający życiu. I tym razem nie można było wytłumaczyć tej sytuacji nerkami, bo nerki nie dawałyby takich objawów. Znaczy, to,
to, że te nerki przestały działać i przestawały coraz bardziej, to jest fakt. Jednak lekarze twierdzili, że te wszystkie objawy, te wszystkie symptomy no z całą pewnością nie pochodzą jedynie od tego. Z Julie działo się coś złego i jakaś niewidzialna choroba musiała wywołać te wszystkie rzeczy. Nic dziwnego, że lekarze prowadzili serię badań, robili mnóstwo wyników, ale wszystkie narządy kobiety poza nerkami wydawały się działać prawidłowo, a właściwie to początkowo działały prawidłowo, później już niestety wszystkie też zaczęły działać coraz gorzej i zaczęły po prostu prowadzić do jednej wielkiej niewydolności. Gdy wszystkie badania wyszły negatywnie, czyli lekarze nie znaleźli żadnej odpowiedzi, to postanowiono wykonać testy toksykologiczne. Tak naprawdę na te testy wpadł jeden z pielęgniarzy i był to jeden wielki przypadek, bo standardowo takich testów nie robiono. Jednak właśnie te testy wykazały, że w organizmie Julie znajduje się glikol etylowy. Jest to związek chemiczny stosowany najczęściej w płynach chłodniczych do samochodów. Kontakt tego związku z człowiekiem może wywołać właśnie takie objawy, jakie miała Julie. No i niestety może też prowadzić do zgonu. Tego samego dnia, czyli wszystko dzieje się 4 września, do szpitala przybyła rodzina kobiety, jednak już w tamtym momencie stan Julie był wyjątkowo ciężki. Nie można było z nią rozmawiać, nie było z nią żadnego kontaktu. Rodzina ewidentnie przyjechała za późno, tak samo jak państwo Keon, zdaniem lekarzy, przyjechali do szpitala za późno. I moi drodzy, niestety 4 dni później, czyli 8 września 2004 roku, Julie odeszła z tego świata. Nie udało jej się pomóc, mimo tego, że była pod opieką lekarzy już w tamtym momencie. Mimo tego, że już rozpoznano, co jej dolega, no to czas okazał się być szybszy, działa zdecydowanie na niekorzyść kobiety i tak to się skończyło. Julie po prostu odeszła, a jej bliscy nie mogli poukładać sobie w głowie tego, jak do tego doszło, jak to się stało. Przecież jeszcze kilka dni temu rozmawiała z nimi i wszystko wydawało się być w porządku. Rodzice kobiety szybko jednak dodali 2 do 2, kiedy dowiedzieli się o tych wynikach. No i uznali, że ktoś musiał podać ich córce ten środek. Z racji, że w domu była tylko Julie i jej mąż James, no to podejrzenia padły oczywiście na Jamesa. Państwo Oldak, czyli rodzice Julie, nie mieli pojęcia, dlaczego ich zięć miałby to zrobić, ale postanowili zgłosić na policję swoje podejrzenia. W tamtym momencie zresztą i tak sprawę przejęli śledczy, no bo takie były procedury, trzeba było wyjaśnić te okoliczności, więc funkcjonariusze zabrali się za zbieranie dowodów i poszlak, no a James w tamtym momencie sprawiał wrażenie pogrążonego męża w żałobie. Mężczyzna nie był w stanie wyjaśnić tego, co zaszło, oczywiście no przy okazji nie przyznając się do winy, bo on wykluczył to, że sam podał żonie ten środek. Mężczyzna uznał, że może Julie sama mogła go wziąć, w ten sposób kończąc swoje życie. No bo kobieta była przygnębiona problemami zdrowotnymi, przeprowadzką, do tego też ciągłe próby o dziecko no, okazały się być porażką. Więc taka opcja oczywiście wchodziła w grę, jednak no, ciężko w takiej sytuacji udowodnić, kto dokładnie dodał ten płyn do jedzenia, jak to wyglądało, kto wpadł na taki pomysł. To jest jedna z bardzo ciężkich spraw i w ogóle ciężkie śledztwo. Jeden z pielęgniarzy w szpitalu, który właśnie wpadł na ten pomysł wykonania takich testów, powie później, że James od początku wydawał mu się być podejrzany. No bo mężczyzna odpowiadał na wszystkie pytania, jakie zadawano Julie i sprawiał wrażenie, jakby miał nad nią pełną kontrolę. I oczywiście te słowa można dwuznacznie rozumieć, no bo z jednej strony James mógł mieć taką kontrolę nad Julie i mógł być jakimś takim śliskim typem, który może nawet źle traktuje swoją żonę, a z drugiej strony, jeżeli wiemy, że kobieta miała trudności z mówieniem, no to też jakoś specjalnie to nie jest zaskakujące, że mąż odpowiadał na te pytania, nie chcąc, aby jego żona się męczyła. Poza tym James też z natury miał taki bardziej dominujący charakter, może ktoś, kto ich nie znał, mógł mieć takie wrażenie, a może tak jak mówię, no rzeczywiście coś było na rzeczy. W pewnym momencie James sam wysunął teorię, że Julie mogła wypić ten płyn, ale przypadkiem, gdy pomyliła to z czymś innym. W sensie, no to trochę ciężko sobie wyobrazić, z czym mogła to pomylić, nie wiem, z płynem hamulcowym, no bo z czym. No cóż, niektórzy śledczy uznali już w tamtym momencie zachowanie Jamesa za dziwne, tym bardziej, że standardowo no, w tle była polisa na życie. Była to polisa na życie w wysokości 250 tysięcy dolarów, więc mamy nasze podcastowe bingo. Jednak z drugiej strony dla zamożnego Jamesa, który zmieniał samochody co 2 lata, który nosił Rolexa, nie byłoby to chyba jakoś tak specjalnie fascynujące, te 250 tysięcy, no nie byłby to jakiś wielki motyw.
Oczywiście wiadomo, że każde pieniądze się kiedyś przydadzą i w ogóle się przydadzą, jednak można było odnieść wrażenie, że takie pieniądze James posiada i zarabia, więc po co nagle byłoby mu więcej tych pieniędzy? No chyba, moi drodzy, że James wcale nie był aż tak zamożny, jakim się wydawał. Kilka tygodni po odejściu Julie do śledczych zadzwoniła właścicielka mieszkania, które państwo Cohen wynajmowali, będąc w Bostonie, wtedy, kiedy tam James miał te swoje zajęcia. No i kobieta poinformowała funkcjonariuszy, że mężczyzna właśnie z dnia na dzień, bez żadnego wypowiedzenia i informacji, po prostu opuścił to mieszkanie, zostawiając w nim jeszcze rzeczy osobiste. I co ciekawe, te rzeczy osobiste, to nie były żadne jego ubrania, czy tam jakieś drogie rzeczy. Drogie rzeczy też były, bo były tam kupione wcześniej nowe meble, telewizory, więc to pewnie trochę kosztowało. Natomiast były też rzeczy związane z małżeństwem państwa Cohen. Była tam suknia ślubna Julie, były obrączki ślubne, były te zdjęcia z ceremonii. No i śledczym te zachowanie wydało się być wyjątkowo niepokojące, bo jeżeli James nie miał nic wspólnego ze stratą żony, jeżeli jest pogrążonym w żałobie mężem, to dlaczego miałby zostawiać takie najważniejsze i chyba jedyne pamiątki, jakie miał? Chociaż znów nasuwa się teoria, że każdy przeżywa żałobę po swojemu i może potrzebował uciec od tego, aby móc zacząć od nowa. W każdym razie szybko ustalono, że James wrócił do swojego rodzinnego miasta Jefferson w Missouri i tam dostał pracę w radiu jako gospodarz talk show, no i był gotowy zacząć nowe życie, zostawiając za sobą poprzednie. Co ciekawe, to jego poprzednie życie, które miało być takie wyjątkowe, takie cudowne, te wycieczki, wyjazdy, domy, luksusowe rzeczy, wcale nie było tak bogate, jak mogło się wydawać. Okazało się, że James bardzo, ale to bardzo dużo wysiłku włożył w swój wizerunek, a prawda była zupełnie inna. Rachunki za mieszkanie, te wynajmowane, nie były płacone już od kilku miesięcy i tak naprawdę była to kwestia dni, aż zostanie tam odcięty prąd. Nowy samochód Jamesa został przejęty przez wypożyczalnię, ponieważ mężczyzna nie mógł dużo za niego płacić. Więc życie Jamesa wcale nie było takie idealne, jak mogło się wydawać. Mężczyzna pracował w firmie marketingowej i miał do wykonania stronę internetową. To było coś, co on tam miał zrobić, duży projekt, za to miał dostać pieniądze. Przedstawił swojej firmie w pewnym momencie ten list gratulacyjny z przyjęciem na Harvard, przez co mógł pracować zdalnie, więc on tam był z tą firmą dogadany, dostawał za to pieniądze, no jego zadanie było tylko wykonanie tej strony i nauka na Harvardzie. Jednak tak się składa, że James wcale nie pracował nad tą stroną, czy nie wiedział, jak jej zrobić, czy może nie chciał jej robić. Jego postępy w jej tworzeniu były znikome, więc na każdym takim rozliczeniu okazywało się, że on tam niczego nie ma. Nawet w momencie, kiedy miał powiedzieć, że zrobił hosting, czyli tak naprawdę gdzieś tam założył domenę, założył tę stronę, no to okazało się, że on też wcale tego nie zrobił i po prostu w oczy komuś skłamał. I to może nie byłoby jeszcze takie naganne, wiadomo, nie, wypełnianie swoich obowiązków w pracy nie jest szczytem sukcesu i szczytem bycia fajnym, ale z drugiej strony mogły być gorsze rzeczy, na przykład defraudacja pieniędzy z firmy. A nie, no moment, to też James zrobił. Okazało się, że te pieniądze firmowe on sobie wpłacił do własnej kieszeni właśnie za wykonanie tej strony, której nie wykonał. To nie był koniec kłamstw, ponieważ w swoim CV, tym, które James wysłał, aby dostać się do tej firmy marketingowej, podał liczne referencje od poprzednich pracodawców, gdzie to on nie pracował, jaki to był świetny i w ogóle. No zazwyczaj ta firma tego nie sprawdzała. Myślę, że chyba większość firm tego jakoś skrupulatnie nie sprawdza. Mogę się mylić oczywiście. Jednak gdy ta firma zauważyła, że coś jest nie tak, że James nie potrafi zrobić tej strony, no to zaczęto to weryfikować i okazało się, że te CV przez niego wysłane jest całkowicie zmyślone. Dodał elementy, które kompletnie nie miały miejsca, no była to jedna wielka ściema. Ale punktem kulminacyjnym okazał się być fakt, że James podrobił swój list gratulacyjny z dostaniem się na studia. Czyli on na Harvard wcale się nie dostał. Pojawia się pytanie, dlaczego więc rodzina się tam przeprowadziła? No to jest jedna wielka zagadka. Bądź co bądź, gdy firma, w której pracował James, dowiedziała się o tym wszystkim, no to mężczyzna został natychmiast zwolniony, a tym samym był bez pracy. Ciekawe jest jednak to, że nikt z jego bliskich o tym nie wiedział, nie miał o tym pojęcia. Nawet Julie o tym nie miała pojęcia, bo James każdego dnia udawał, że ma tę pracę, że przecież wszystko jest w porządku. Kupił nowe, drogie meble do mieszkania, wciąż jeździł luksusowym samochodem, otaczał się bardzo
markowymi, drogimi rzeczami, więc nikt nigdy by nie pomyślał, że on tych pieniędzy nie ma albo że ma jakieś problemy. Do jego obowiązków należało zawsze płacenie rachunków, więc mówił swojej żonie, że rachunki płacił, chociaż prawda była zupełnie inna i tak naprawdę zostało kilka dni, aż w tym domu wynajmowanym nie byłoby prądu. Więc jak się okazuje, James nie miał pracy, nie miał pieniędzy, a w tej sytuacji polisa po żonie wydaje się być całkiem realnym motywem. Bądź co bądź mężczyzna wrócił do rodzinnego miasta, no i próbował zacząć od nowa. Z pieniędzmi po żonie i nową pracą. Wtedy też mógł wrócić do swojego wystawnego życia, więc można powiedzieć, że dostał to, czego chciał. Nowym osobom, które poznawał, mówił, że jego żona zmarła na jakąś tajemniczą chorobę lub też opowiadał, że zakończyła swoje życie. W zależności na jaką wersję James miał akurat nastrój, bo to różne były wersje, różne były teorie. Ciekawe jest też to, że na pytanie, co zamierza zrobić z pieniędzmi z polisy, no to odpowiadał z entuzjazmem w głosie, że zamierza sobie kupić nowe BMW. Jednemu ze znajomych James miał nawet powiedzieć, że zaczął się z kimś spotykać i planuje w niedalekiej przyszłości założenie rodziny. I oczywiście znów, zdaniem niektórych było to nie na miejscu, tym bardziej, że nie minęło dużo czasu od zgonu Julie. Z drugiej strony, czy to, że ktoś planuje założenie rodziny, że chce iść dalej, jest czymś złym, no to też jest kwestia tego, jak na to spojrzymy i znów punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Prawda jest taka, że w tym samym czasie toczyło się śledztwo, a James był oczywiście głównym podejrzanym. Jednak na jego winę brakowało dowodów, były to domysły. Oczywiście fakt, że mężczyzna miał problemy finansowe świadczy na jego niekorzyść. Jednak czy jest to od razu motyw, no to też ciężko powiedzieć. Jednak razu pewnego na spotkaniu ze znajomymi James miał powiedzieć, kiedy doszło w ogóle do tematu tego procesu śledztwa, to miał powiedzieć, że wątpi, by go oskarżyli, bo nie mają żadnych dowodów, a nawet gdyby do tego oskarżenia doszło, to byłyby to jedynie poszlaki, a on wygrałby tę sprawę. I te słowa zdaniem niektórych były dość niepokojące, bo w swojej argumentacji James nie zaznaczył przecież, że jest niewinny, tak? On zaczął od zupełnie innej strony, od tego, że mu nie udowodnią winy. Po części miał rację, ponieważ ciężko było udowodnić mu winę tylko na podstawie polisy, no i problemów finansowych. Śledczy przeszukali dom mężczyzny, przeszukali też dom jego rodziny i ten wynajmowany, jednak nie znaleziono tam żadnych dowodów winy. Co za tym idzie, nie znaleziono tam nawet tego płynu chłodzącego, więc nie było nawet tego narzędzia zbrodni. Punktem zwrotnym okazał się być jednak osobisty komputer małżonków, a właściwie to osobisty komputer Jamesa, jak można w niektórych źródłach przeczytać, bo mimo wyczyszczenia dysku twardego, część informacji udało się odzyskać. Na przykład wyszukiwanie takich haseł z serii jak się kogoś pozbyć, a potem wyszukiwanie substancji zawartych w płynie chłodniczym i w ogóle takich różnych substancji, które mogą doprowadzić do zgonu. W sensie, nie wiem, czy ktokolwiek wyszukując takie hasła spodziewa się jakichś lifehacków albo poradników w 5 krokach. No cóż, to był już ważny dowód, tym bardziej, że znajomi pary wspominają, że kilka tygodni przed zgonem James namawiał żonę do wypicia takiego kolorowego napoju marki Gatorade. Ja nie wiem, czy jest on w Polsce, nigdy go nie widziałam, natomiast jest to taki kolorowy napój, on też ma posiadać niektóre witaminy. Co jednak jest ciekawe, to z płynem w podobnym kolorze, bo ten płyn też jest taki niestandardowy, można powiedzieć, to ten napój wydawał się być niemożliwy do wykrycia. W sensie, gdyby ten płyn dolać do napoju, no to ciężko byłoby to rozróżnić, tym bardziej, że on ma taki kwaśny posmak. Nie wiem, czy wszystkie, no ale przynajmniej ten, który ma podobny kolor, jest bardzo, bardzo kwaśny. I właśnie ten kwaśny smak przyćmiłby jakieś ewentualne dodatki, które mogły do tego napoju zostać dodane. Myślę, że ten napój to jest coś w rodzaju naszego Oshi albo Formuwa, czyli takie kolorowe niby witaminowe, znaczy nie niby, no po prostu witaminowe napoje. Natomiast jeżeli by się je zmieszało z czymś w podobnym kolorze, to pewnie nie dałoby rady tego wykryć. Co innego, gdyby na przykład taki płyn zmieszano ze Sprite'em, no to ten kolor byłby inny i rzeczywiście Julie mogłoby się połapać. W każdym razie badania kobiety wykazały, że była ona od dłuższego czasu w kontakcie z tą substancją, co może mieć związek z tym pierwszym przyjęciem do szpitala w sierpniu. Więc okazuje się, że już od jakiegoś czasu albo ona to piła, bo oczywiście jest taka opcja, albo już od jakiegoś czasu było to dodawane do jej napojów. W 2005 roku, po zebraniu wszystkich dowodów świadczących o winie Jamesa, mężczyzna został aresztowany. Zebranie ławy przysięgłych i ogarnięcie biurokracji zajęło prawie 3 lata i w
2008 roku ruszył proces. Sprawa była ciężka, bo oczywiście przeciwko Jamesowi były same poszlaki i domysły, tak jak wcześniej przewidział. Miał on problemy finansowe, uwielbiał wystawny styl życia, dużo wysiłku dawał w to, aby ludzie myśleli, że ma pieniądze. Natomiast prawda jest taka, że wpadł on w długi. Ale to ciekawe, nikt o tym nie wiedział i James robił wszystko, aby ta prawda nie ujrzała światła dziennego. Mimo tego wiele osób wypowiadało się na jego temat bardzo pozytywnie, no bo jako mąż sprawiał wrażenie takiego czułego, lojalnego. Ja też nie znalazłam żadnej informacji o złym traktowaniu albo zdradach, chociaż możliwe, że no nie wszystkie szczegóły zostały upublicznione albo po prostu źle szukałam. Julie była zależna od męża, ale zdaniem wielu była to kwestia charakteru i właśnie w ten sposób idealnie się dopełniali, że to James podejmował wszystkie takie ważne decyzje, że rozwijał swoją karierę i był w centrum uwagi, a Julie no, była taką jego szyją, można powiedzieć. Czy motywem były więc jedynie pieniądze, czy może też lęk przed tym, że ludzie poznają prawdę o porażkach zawodowych? No cóż, pozostała też opcja, że Julie sama wypiła ten płyn celowo lub nie i takiego zdania byli obrońcy Jamesa oraz sam James. To mogło być jedynie wyjaśnienie, które nie obarczało mężczyzny winą, więc nic dziwnego, że wysnuli taką teorię. No ale w końcu Julie całkiem niedawno dowiedziała się o ciężkiej chorobie, która będzie miała wpływ na resztę jej życia, a dodatkowo był problem z posiadaniem dzieci, z czym też kobieta nie mogła się pogodzić. To oczywiście wpływało na jej nastrój i mogło też wpłynąć na jakąś taką ostateczną decyzję. Jednak z drugiej strony, czy gdyby Julie chciała zakończyć życie, to nie wybrałaby jakiejś, no w cudzysłowie, szybszej metody? Była pielęgniarką, znała podstawy medycyny i raczej nie wybrałaby tak długiej i bolesnej śmierci, a jednocześnie tajemniczej, no bo przecież można było przewidzieć, że jej mąż będzie podejrzanym, tym bardziej, jeżeli to ona wyczyściłaby ten twardy dysk. No chyba, że taki był zamysł. Mimo tego, że ani w domu rodzinnym Jamesa, ani w tym wynajmowanym nie znaleziono płynu lub śladu po nim, to i tak wszystko wskazywało na jego winę, bo ktoś w końcu musiał ten płyn dodać albo w jakiś sposób Julie musiała go wypić. Kilka dni przed swoją śmiercią kobieta pisała do znajomych, wychwalając męża jako takiego dobrego opiekuna. Mówiła też, że właśnie kazał jej pić te kolorowe napoje, które miały zawierać witaminy i bardzo naciskał na to, aby ona je piła. I Julie specjalnie zwróciła na to uwagę, ponieważ nie przypadała za tym kwaśnym smakiem, co powiedziała swoim przyjaciołom. Na niekorzyść Jamesa świadczył też fakt, że od razu po pogrzebie żony podreptał on do ubezpieczalni i złożył wniosek o wypłacenie polisy. No cóż, po przedstawieniu wszystkich argumentów, dowodów, po przesłuchaniu świadków, ostatecznie ława przysięgłych uznała Jamesa za winnego, a mężczyzna został skazany na dożywocie za kratami. James próbował się od tego wyroku odwołać oczywiście, ale jego apelacje zostały odrzucone. Oficjalnie James twierdzi, że jest niewinny i wciąż jest w sumie to wiele niewiadomych w tej sprawie, która rzeczywiście była poszlakowa. Zdaniem bliskich no, nie jest to sprawa jednoznaczna, te zdania są mocno podzielone. Część wierzy w winę Jamesa, a inni sądzą, że ten wyrok jest błędem. Rodzina Julie należy do tej pierwszej grupy, oni są przekonani o winie Jamesa i pozostał im jedynie śmiech przez łzy, ponieważ ciekawostka jest taka, że ulica więzienia, gdzie przebywa mężczyzna, nazywa się Harvard Road, więc żartują sobie, że James w końcu trafił na Harvard. Więc właśnie tak wygląda historia Jamesa i ja oczywiście no, nie będę przekonywać, czy jest on winny, czy niewinny, ale coś, co jest prawdą, to to, że nie znaleziono żadnego rzeczowego dowodu o jego winie. I to też nie tak, że go usprawiedliwiam, bo wręcz przeciwnie, myślę, że jest on akurat winny. Chociaż są pewne domysły, są pewne poszlaki, niedomówienia, które mogłyby jednak wskazywać na to, że jego wina nie jest postawiona poza wszelką wątpliwość, bo ta wątpliwość jednak jest. Trochę mi nie pasuje ten fakt, że James pochodził z bogatej rodziny, więc no te 250 tysięcy z polisy ubezpieczeniowej, czy to rzeczywiście byłby taki wielki motyw, czy gdyby chodziło o pieniądze, o jakieś takie ułożenie sobie życia, to czy ta polisa nie byłaby większa? Zakładam, że rodzina Jamesa dysponowała taką kwotą. Nie wiem, czy może od razu by wyciągnęli ją z banku i mu dali, no ale raczej gdyby James powiedział swoim rodzicom o długach, to myślę, że by go wsparli finansowo. Chociaż mogę się mylić, nie wiem, jakie dokładnie tam były relacje między nimi. Też trochę nie pasuje mi fakt, że nie znalazłam żadnej dodatkowej motywacji w postaci na przykład jakiejś kochanki. Zazwyczaj to jednak się z tym wiąże, no bo wszyscy wspomnieli, że James był dobrym mężem, że dobrze traktował Julie. Też nikt nigdy nie słyszał o tym, aby w małżeństwie były jakieś problemy. No i nie ukrywam, lekko mi to nie pasuje, bo zakładam,
że jeżeli dodawamy komuś płyn chłodniczy do napoju, to chociaż w minimalnym stopniu nie lubimy tej osoby, a jednak w przypadku państwa Keon nie znalazłam informacji, aby były jakieś napięcia między nimi, aby były jakieś kłótnie. No, Julie i jej mąż nie mogli posiadać dziecka, no przynajmniej ich starania nie przynosiły rezultatów, ale z drugiej strony też można przeczytać, że bardziej tego dziecka chciała Julie. Znaczy nie mówię, że James go nie chciał, natomiast to jej na tym najbardziej zależało. Nie wiem, czy jemu również, czy on też był aż tak mocno w to zaangażowany. Jednak nie wiem, czy fakt, że nie mogłam mieć dziecka byłby wystarczający do tego, że James przestałby lubić swoją żonę i dodał jej tego płynu. Wydaje mi się, że w tej sprawie jest kilka elementów, które po prostu nie ujrzały światła dziennego lub znów ja nie znalazłam o nich informacji. Może są jakieś dodatkowe szczegóły, jakieś dodatkowe elementy. Może rzeczywiście James z kimś się na boku spotykał, ponieważ szybko po stracie swojej żony powiedział, że z kimś się spotyka. Jeżeli ktoś wcześniej słyszał o tej sprawie, zna jakieś dodatkowe fakty i informacje, o których tutaj nie wspomniałam, a które jak się okazuje no, mogą być niezwykle ważne w tej całej historii, to będę bardzo wdzięczna za podzielenie się nimi w komentarzu, bo jak się okazuje, no mam takie małe wrażenie, że jest tutaj jeden brakujący element, który warto byłoby dodać. W każdym razie mam nadzieję, że nie słyszeliście o tej sprawie, że jest to sprawa dla Was nowa, a jeżeli nie, to mam nadzieję, że dowiedzicie się czegoś więcej na jej temat. Póki co zachęcam Was do dołączenia do naszej małej gry, czyli osoby, które dotarły do końca, do tego momentu, piszą w komentarzu wystawne życie. No bo jak się okazuje, jeżeli James rzeczywiście jest winny, to tak naprawdę to był jego motyw. Moi drodzy, raz jeszcze bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Jeżeli ktoś chce zostać na dłużej, to zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. No i też przypominam o Waszych propozycjach na te 50 tysięcy subskrypcji. Tak jak zawsze zachęcam Was do dołączenia do grup na Facebooku, linki znajdują się w opisie. Jeżeli ktoś chciałby mnie poznać trochę bardziej prywatnie, to zapraszam Was na Instagrama. Dziękuję za uwagę, dziękuję za wysłuchanie tego materiału. Słyszymy się niedługo, trzymajcie się!